Siemanko moi drodzy, z tej strony Carlos, witam was w tych pięknych warunkach atmosferycznych, jakimi przywitała nas tegoroczna wiosna. Pierwszy wyjazd w teren od tego wyjazdu zimowego, który tam był wcześniej na kanale, który widzieliście. I dzisiaj kurczę, śmigam tu tam po takich terenach. No, ci co oglądają to wiedzą, że te tereny są to są te same tereny co zwykle. I zobaczcie co tu się stało, kurczę. Po prostu wszystko jest powycinane. Wszystkie drzewa, rubiny akacjowe tu rosły eleganckie. Brzozy, świerki. Niech mi ktoś wytłumaczy, w jakim celu oni wycinają te tematy przy kolei. Nie wiem, wydaje mi się, że to chyba chodzi o to, żeby tu zwierzęta się nie chowały, a potem żeby po prostu nie wyskakiwały podjadący pociąg, no ale nie wiem. Ale generalnie to kawał, kilka dobrych kilometrów tego wału zostało, że tak powiem, wykarczowanych. No i zrobiło się automatycznie, wiecie, te tereny do jazdy pod pitem, nie? Ale trochę niebezpiecznie tu jeździć, bo no bo jest pełno takich patyków. Ostrożnie można sobie pośmigać, ale trzeba uważać. Dobra, ale to nie o tym, że drzewo zostało wycięte. Ten odcinek ma być oczywiście o picie. O, kurde, muszę wam... O, tu jeszcze wszedłem na spacerze ostatnio też tu. Zobaczcie, ktoś wywalił, kurde, pełno parówek. Takiego gościa to normalnie do drzewa przywiązać i kazać mu to zjeść. O, tutaj jest zakaz niby wywożenia śmieci, no ale widać, tu po tej stronie nie było zakazu, dlatego wywalił tutaj tak. No ale cóż. Moi drodzy, cóż, po tej przyjazdce mojej dzisiejszej będzie trzeba wymienić olej i zrobić ogólny taki przegląd picika. Zobaczymy, czy ten magnes, który tutaj zamontowałem z tego, z dysku, będzie zdawał jakąkolwiek, czy będzie spełniał swoją, że tak powiem, funkcję. I co? No przejrzymy to. Na pewno jest łańcuch do naprężenia. Bo już jak siedziałem, to było dosyć luźno. Nie czuję, żeby przeskakiwał, ale to jeszcze napęd jest dosyć nowy. No to... To wiecie, to... Nie ma chyba prawa przeskakiwać, jeżeli jest troszeczkę poluzowany. I zalałem do pełna zbiornik paliwa. I zobaczymy, ile motogodzin przejedziemy na całym zbiorniku. Było 12,9, zapiszę sobie pod filmem w opisie, żebym pamiętał. Pewnie trochę czasu mi to zajmie, zanim ja to wszystko wyjeżdżę. Bo wiecie, jak ja jeżdżę, nie za dużo. I teraz ten film ma za zadanie. Ma zadanie właściwie, ma za zadanie. Muszę zbierać runo leśne. A dokładnie borówki do koszyczka. Muszę wjechać gdzieś w las i pozbierać runo leśne. Dostałem zadanie od mamusi kochanej. No cóż, zobaczymy, czy jakieś borówki są. Ale słuchajcie, dodał, ostatnio widz dał zajebiste pytanie. I oglądał mój filmik, jak składam pita i została mu oto taka część. I mi też została taka część. No, że ja nie jestem jakby alfą i omegą, jeżeli chodzi o pito, bo właściwie to jestem zwykłym laikiem, który sobie użytkuje pita od niedawna. To jak ktoś by wiedział, co to jest, to bardzo proszę o podpisanie. O napisanie komentarza z wiadomością. Powiem wam, że szczerze mówiąc, jakby od tej pory, jak zużyłem pita, się zastanawiałem, że co to ma być, do czego to ma służyć. Ale w końcu, znaczy w końcu, no porzuciłem ten temat, mówię, kurczę, pit się nie rozlatuje. To może jest jakaś linka, nie wiem, myślałem, że to jest od jakiegoś hamulca nożnego. A może? Nie, no to jest na dźwigni, to nie. Nie wiem, nie wiem, czego ta linka może być. To jest taka śrubka, nakrętka do tego, czy jakbyśmy, nie wiem, ściskali tą linkę. Nie, no nie mam pojęcia, co to jest. Na pewno ktoś wie, co to jest i mnie uświadomi, będę wdzięczny. No i tyle mojego biadolenia, moi drodzy. 30 tu się zbliża. Zaraz nagramy ją. Ale ładnie chodzi. O nie, nie nagramy, bo chyba będzie skręcał. A może idzie wywali śmieci do go na gorącym uczynku. Złapiemy. Moi drodzy, przejdziemy się tu przy tym nasypie kolejowym. No nie wiem, czy pod tym nasypie, po drodze. No zobaczymy, no. Generalnie to jest, wiecie co.
Nie zaciekawił, on zatrzymał się. Kurwa, co on chce? Nie, poszedł w pole. Nie będziemy go nagrywać, bo mnie pobije. Dobra, słuchajcie, ja jadę runa leśnego szukać jeszcze w postaci borówek do koszyczka wielkanocnego i tutaj nagram troszeczkę jazdy jeszcze. Później po tym rozjeżdżeniu, o kurde, patrzcie, wypadło. Później po tym rozjeżdżeniu pita, nagrzaniu, zmienię chyba olej. Znaczy zobaczę, czy w ogóle będę, czy, o, chyba gdzieś tu dzięcioł jest. Czy zobaczę, czy w ogóle mi starczy oleju, bo mam już chyba końcówkę, ale tu 0,7 wchodzi. Czyli dobra pojemność. To może wystarczy, ale to nagram chyba oddzielny filmik jakby z takiego przeglądu, ale nie wiem, czy to dzisiaj zrobię. Ładna jest pogoda już, jutro ma być gorzej. Chyba skorzystam z tej pogody. No dobra, moi drodzy, zapraszam was na jazdę. Na jazdę po terenach znanych i lubianych. Do usłyszenia, Lóweczka. To w ogóle poświrować trochę ciężko, bo jeżdżą i chodzą spacerowicze. Nie chciałbym komuś zrobić krzywdy przez przypadek. Ale gdzieś tu po takich miejscach, gdzie ludzie na pewno nie będą chodzić, to można pojeździć chyba. Zobaczymy. Ja mu w gaz, on mi z gaz. Carlos, jak ty odpalasz? Dobra, poprawię się. Ale się spierdoliłem. Oh fuck. A miało być do spokojnie. Dobra. Zasało go. To jest, moi drodzy, bagna, skurwysyn. O, ja pierdolę, cały jebany jest. Thank you.
amatorką podjeżdża. Thank you.
Kurwa, śrubki do doprostowania, oj Karlo. O fuck. Dobra. Fucking shit. Dobra. Rozjaj. Na bazę trzeba jechać. Porozkręcało się chyba. To się wytnie. Nie podjechałbym. Tu jest dobre błotko. Nie? Moi drodzy, tak wygląda picior. Po walce z nasypem kolejowym. Kurde, nie tak miało być. Jeszcze coś mi strzeliło w kręgosłup, jak go wyciągałem. Kurwa, jednak ze mnie boomer niezły już. Dobra, ja szukam runa leśnego. Potem jeszcze jadę sobie gdzieś tam bryknąć i później zobaczę, jak to wszystko się rozwinie. Może nagram jeszcze jeden filmik przy następnie o tym wymianie. Tymczasem dziękuję wam za uwagę. Dajcie mi znać, czy wiecie, co to za linka z tym pierdolnikiem, że tak się wyrażę. I tyle. Zostawcie jakiś ślad po sobie. Dajcie znać, co u was, czy już pity po przeglądach, czy może jeszcze, czy tam motocykle inne. Do usłyszenia, trzymajcie się, loweczka.